Na odcinek zaprasza Krzysztof Rypuła. Jego książkę Kroniki upadku ludzkości zakupisz w salonach Empik. Pracuję jako kierowca ciężarówki już ponad 10 lat, ale firmę zmieniłem dopiero niedawno. Właściwie zostałbym w poprzedniej, ale kiedy mój przyjaciel Jake powiedział mi, ile zarabia, praktycznie błagałem go, żeby załatwił mi tam pracę. Polecił mnie w tamtym miejscu i po krótkiej rozmowie kwalifikacyjnej dostałem tę robotę. Sama rozmowa była bardzo dziwna. Zadano mi pytania, których się nie spodziewałem, na przykład, czy kiedykolwiek porzuciłem samochód na drodze, czy boję się ciemności, czy jestem osobą religijną i tym podobne. Odpowiedziałem na wszystko zgodnie z prawdą i zostałem zatrudniony z miejsca, więc nie zastanawiałem się dwa razy nad dziwnością pytań. Moja praca polegała na transporcie suszonych produktów mięsnych do małego miasteczka i z jakiegoś powodu firma stwierdziła, że można to robić tylko nocami i że muszę dojeżdżać tam najwcześniej z rana. Mogłem przyzwyczaić się do nocnych zmian i atrakcyjnej pensji, która mi to rekompensowała, więc nie narzekałem. Kiedy nadszedł czas mojej pierwszej podróży, Jake wyjaśnił, jaką trasę mam wybrać, aby dotrzeć do celu, stwierdzając, że GPS trochę szwankuje. Zanim wszedłem do ciężarówki, wysłał mi wiadomość na telefon i kazał mi jej odsłuchać, gdy będę w drodze, ponieważ wyjaśnia kilka podstawowych zasad, których powinienem przestrzegać. Podziękowałem i zacząłem jechać. Kiedy dotarłem na starą drogę, którą kazał mi jechać Jake, otworzyłem wiadomość, którą mi wysłał i zdałem sobie sprawę, że to jego nagranie audio. Oto, co mówił. Hej Pablo, witaj w firmie. Wiem, że jesteś doświadczonym kierowcą, ale nasza firma ma listę zasad, których musisz ściśle przestrzegać podczas jazdy. Przedstawię je w tej wiadomości głosowej, a ty będziesz się ich trzymać najlepiej jak potrafisz. Wyślę ci za chwilę również wiadomość SMS, abyś mógł zapoznać się z zasadami, jeśli nie będziesz pewien, że dobrze usłyszałeś. Przede wszystkim pamiętaj o włączeniu świateł drogowych i pozostawieniu ich włączonych przez cały czas, ponieważ na drodze jest naprawdę ciemno. Możesz zauważyć, że nawet przy włączonych światłach panuje dziwny mrok, ale nie przejmuj się tym. W ciągu pierwszych 10 mil możesz zobaczyć przed sobą znak ślepej uliczki. Zignoruj to i po prostu jedź dalej. Jeśli w tym momencie światła zaczną migotać, przyspiesz i jedź tak szybko jak to możliwe, aż migotanie ustanie. W tym miejscu możesz zobaczyć starszego mężczyznę podróżującego autostopem przy drodze. Pamiętaj, aby zatrzymać pojazd i zapytać go, dokąd jedzie. Jeśli powie do najbliższego miasta, wpuść go. Jeśli powie coś innego, zgłoś to nam przez radio i nie oglądaj się za siebie. Jeśli go wpuścisz, będzie milczał przez około godzinę podczas jazdy, a następnie poprosi cię, abyś się zatrzymał i go wypuścił, mimo że znajduje się na odludziu. Rób co mówi, ale kiedy wyjdzie, nie patrz na niego, gdy będzie odchodzić w noc. Powinieneś już być w promieniu 20 mil od bazy. Jeśli z tyłu ciężarówki usłyszysz odgłosy walenia lub warczenia, zignoruj je. Znikną szybciej, jeśli utrzymasz stałą prędkość jazdy, więc spróbuj to zrobić. Zanim dojedziesz do 30 mili, pamiętaj o wyłączeniu radia, jeśli było włączone do tej pory. Wyciszenie go nie zadziała, więc pamiętaj o jego wyłączeniu. To jest naprawdę ważne. Po przejechaniu 35 mili, radio nagle się włączy i będzie ustawione na najwyższą głośność. W tym momencie musisz zwrócić na nie swoją uwagę. Jeśli odtwarzany jest jakiś utwór, po prostu go ścisz lub wyłącz. Jeśli jednak słyszysz tylko zakłócenia, natychmiast zatrzymaj ciężarówkę, wyłącz silnik, połóż się na siedzeniu i zamknij oczy. Staraj się być jak najbardziej nieruchomy i miej oczy zamknięte.
Usłyszysz pukanie w przednią szybę i dach, ale wszystko będzie dobrze, jeśli będziesz mieć zamknięte oczy. Nawet jeśli usłyszysz otwieranie drzwi ciężarówki, nie ruszaj się. Cokolwiek je otworzy, zamknie je w ciągu kilku sekund po obwąchaniu cię. Kiedy hałasy wokół ciężarówki ucichną, możesz powoli otworzyć oczy i spojrzeć na przednią szybę. Jeśli ta jest zaparowana, odczekaj jeszcze minutę. W przeciwnym razie możesz usiąść i kontynuować jazdę. Po przejechaniu 50 mil zaczniesz widzieć, jak coś biegnie wzdłuż twojej ciężarówki na czworakach po poboczu drogi. Nieważne jak szybko jedziesz, zawsze dotrzyma kroku twojej ciężarówce. Zaleca się jednak utrzymanie prędkości co najmniej 60 mil na godzinę. Staraj się patrzeć na drogę, bo przed tobą będzie zakręt, w którym, jeśli nie stracisz prędkości, pozbędziesz się potwora. Jeśli ten nadal podąża za tobą po zakręcie, przyspiesz i miej nadzieję, że zgubisz go na następnym. Masz tylko 3 szanse, więc spraw, aby się udało. Po przejechaniu 70 mili, twoja ciężarówka zatrzyma się z trzaskiem. Zachowaj spokój i spróbuj ponownie uruchomić silnik tak szybko, jak to możliwe. Nie patrz w lusterko wsteczne, na postacie biegnące w stronę twojej ciężarówki. Po prostu uruchom silnik i gdy tylko to zrobisz, rusz dalej. Po 80 mili zauważysz, że wewnątrz ciężarówki robi się naprawdę gorąco. Nie zawracaj sobie głowy klimatyzacją, ona nie będzie działać. Spróbuj zdjąć kurtkę. Ale pod żadnym pozorem nie otwieraj okna. Staraj się też nie zasypiać, bo choć droga prowadzi prosto, jeśli zamkniesz oczy, może się okazać, że zboczysz z klifu. Jeśli musisz skorzystać z łazienki, rób to tylko pomiędzy 85 a 90 milą. I upewnij się, że masz włączone światła drogowe. Nie schodź z drogi, ani nie wychodź ze światła. Kiedy skończysz, możesz zobaczyć, jak ktoś porusza się za twoją ciężarówką, gdy tylko się odwrócisz. Nie próbuj za nimi podążać, bo będziesz po prostu bez końca krążyć wokół samochodu. Oni chcą, żebyś został na zewnątrz jak najdłużej. Jeśli podczas oddawania moczu usłyszysz w oddali wysoki krzyk, podbiegnij do ciężarówki i połóż się na podłodze. Nie obchodzi mnie, czy zsikasz się w gacie, ale nie trać ani chwili. Niezależnie od przebiegu. Około godziny 3 w nocy zacznie dzwonić twój telefon. Nie odbieraj, nieważne kto dzwoni, nawet ja czy szef. Rozmówca będzie próbował 3-krotnie nakłonić cię do odebrania, zanim wyśle ci wiadomość. Wiadomości też nie otwieraj. Jeszcze raz powtarzam, niezależnie od tego, od kogo to jest, zignoruj to. Po przejechaniu 100 mil możesz zobaczyć reflektory innych pojazdów w oddali poruszających się w twoją stronę. Gdy zwrócisz na nich uwagę, natychmiast wyłącz światła i zjedź na pobocze, czekając aż przejadą 2 ciężarówki. Gdy to nastąpi, możesz ponownie włączyć światła. Powtórz tę czynność dla innych nadjeżdżających pojazdów, jeśli od tej chwili zobaczysz jakieś w oddali. Nie trąb ani nie rób nic, co mogłoby zwrócić ich uwagę. Od tej chwili zwracaj uwagę na lusterko wsteczne i jeśli zobaczysz, że światła ciężarówki obracają się i wracają w twoją stronę, odjedź tak szybko jak to możliwe i módl się, abyś był szybszy. Teraz, gdy dojedziesz do 200 mili, zobaczysz znak informujący o ograniczeniu prędkości do 20 mil na godzinę. Zwolnij i nie przekraczaj tej prędkości, ponieważ dźwięk może przyciągnąć niepożądaną uwagę. Możesz przyspieszyć, gdy zobaczysz inny znak informujący, że w tym miejscu kończy się ograniczenie prędkości. Zapomniałem o jednym. Około 130 mili możesz zobaczyć kobietę machającą i proszącą o pomoc. Nie zwalniaj i staraj się nawet na nią nie patrzeć. Kiedy już będzie za tobą, spójrz w lusterko wsteczne. Jeśli nadal stoi na drodze, jesteś bezpieczny. Jeśli jej nie ma, po prostu patrz prosto i nawet nie myśl o odwróceniu wzroku na siedzenie pasażera, niezależnie od tego, co możesz widzieć kątem oka. Po osiągnięciu 240 mili
Jesteś bezpieczny, stąd już prosta droga do celu. Nie próbuj zawracać ciężarówki w żadnym momencie podróży, ponieważ trafisz na nieskończoną pętlę jednego odcinka drogi. Prędzej czy później skończy ci się paliwo, a jeśli tak się stanie, jesteś prawie martwy. Nie korzystaj też z GPS, dopóki nie dotrzesz do miasta, bo zaprowadzi cię to na starą polną drogę, która również będzie zapętlona. Gdy już dotrzesz do klienta, resztą zajmą się jego pracownicy. Daj mi znać, jeśli masz jakieś pytania. Powodzenia. Odsłuchałem wiadomość i roześmiałem się, myśląc, że Jake po prostu chce mi zrobić dowcip. To było, zanim moje światła zaczęły migotać.